Przede wszystkim no, jest jedna taka wada, że jest to koncentrat maszyna. Wadą może być to, że mamy wyizolowaną pozycję, ale również to jest zaletą, że mamy wyizolowaną pozycję. Zobaczcie, na czym nie musimy się skupać przy tej maszynie. Na ruchu. Na czym? Na ruchu. Na zostawie. Na musimy się skupać tylko i wyłącznie na zgięciu przedramienia w stawie łokciowym, a nie musimy się na czym skupiać? Na wysuwaniu. Na wysuwaniu, ponieważ co? Wymusza nam automatycznie. Ja już na start mam wysunięte ramiona do przodu i tylko się skupiam na samym zgięciu. To dla początkujących i dla reszty no, będzie bardzo dużym ułatwieniem. Tylko jaką wadą może być ten sprzęt? Taki, że pierwszy bloczek może być po prostu za ciężki dla dziewczyn, na przykład dziewczyna sobie nie poradzi na tym sprzęcie. Kolejna rzecz. Jak łapiemy? Nigdy nie łapiemy z tej pozycji. Z prostych stawów łokciowych. Dokładnie. Co ja muszę zrobić? Ja muszę po to wstać, cyknąć, zgiąć do 45 stopni i dobić. I teraz dopiero siadam, suwam maksymalnie ręce na modlitewnik, na poduszkę. Łapię sobie, jak mi tam najwygodniej. I teraz co? Robię ruch identyczny jak ze sztangą, ale z jedną różnicą. Ze sztangami dokąd mogę zrobić? Do 89 stopni. A tutaj zrobię do samego końca. Wiemy dlaczego? Wiemy dlaczego? Ponieważ grawitacja, jak mnie trzyma sztangę, to idzie jak dla niego. To nie ma nic wspólnego z tym. A tutaj, gdzie mnie ciągnie? Gdzie mnie ciężar ciągnie do domu? Ciężar kierowany jest w tamtą stronę w tym momencie, więc nawet jak ja przyciągnę sobie do tego momentu, nie kładę go na ramieniu, tylko siła działa w tamtą stronę i po obwodzie w ruch. I teraz zwiększyliśmy, zobaczcie, o wiele bardziej zakres naszego ruchu. Wykonujemy powtórzenia i to ćwiczenie, bym powiedział, jest prostsze niż poprzednie, tylko że jest oczywiście już na maszynie, jest to ćwiczenie jakby izolowane. Więc technicznie prostszy będzie ten modlitewnik, żeby kogoś nauczyć. A tak jak mówię, pierwszy bloczek może być za ciężki dla dziewczyn i dla osób, które kompletnie nigdy nic nie ćwiczyły. Jak odkładamy ciężar? Do przeprostu? Nie. Do połowy? Wstajemy i tak jakby z kołyski odkładamy ciężar. Kończymy ćwiczenie. Chodź, spróbujesz umówić.